Witam Państwa. Jeden z naszych widzów zwrócił uwagę, że serduszko, jakim posługuje się ostatnio Platforma Obywatelska, nie jest biało-czerwone, a z racji przewagi czerwieni czerwono-białe. Skoro ma się odnosić do barw narodowych, to wobec tego symbolizuje flagę Austrii, a nie Polski. W tej sytuacji nie ma co się dziwić, że Donald Tusk i jego ekipa realizuje na terenie Polski niemieckie interesy. Austriacy, warto o tym pamiętać, wcale nie byli ofiarami polityki Hitlera, Austriaka, lecz mocnym ogniwem III Rzeszy. Nie tylko dobrowolnie, lecz entuzjastycznie realizowali politykę tego państwa. Dziwne, że świat zapomniał o tym, że naród austriacki wcale nie był podbity przez Hitlera. Zresztą z Hitlera też był niezły cwaniak, bo do dziś mało kto myśli, że był Austriakiem. Któż pamięta, że niejaki Kurt Waldheim, sekretarz generalny ONZ w latach 1972-81, później prezydent Austrii, w roku 1938 wstąpił do austriackiej młodzieżówki nazistowskiej. Później należał do SA i był żołnierzem Wehrmachtu. Brał udział w deportacjach greckich Żydów i masakrowaniu Jugosłowian. Już w 1945 roku rozpoczął karierę w austriackiej dyplomacji, a nawet został kawalerem Orderu Uśmiechu. Może to z tego powodu tuskowcy plotą wciąż o uśmiechniętej Polsce? Lista na zioli z Austrii jest długa. Niejaki Odilo Globocnik w 1931 roku wstąpił do austriackiej NSDAP. Później był esesmanem i gaulajterem Wiednia. Jednak z powodu nieudolności i machinacji finansowych stracił to stanowisko. We wrześniu 1939 roku napadł na Polskę, jak wielu Austriaków, i został dowódcą SS i policji na Lubelszczyźnie. Represjonował inteligencję, duchowieństwo i Żydów. W jego ekipie byli głównie Austriacy. W 1945 roku popełnił samobójstwo. Starsi Lubelacy pamiętali go jako bandziora i sukinsyna. To on doprowadził do skazania na karę śmierci tutejszych biskupów Fulmana i Gorala. Było to wyjątkowe nawet jak na realia II wojny światowej. Dodam, że Lublin w czasie I wojny światowej wpadł w ręce Austriaków, tak jak po trzecim rozbiorze. Mój dziadek wraz z kolegami rozbrajał ich żołnierzy pod koniec tej I wojny światowej. Może dlatego my, Lubelacy, Austriaków zawsze mieliśmy na oku. Tak też austriackie serduszko tuskowców brzydzi nas szczególnie. Wizyta kanclerza Niemiec, Scholza, i blamasz Tuska pieczętują relacje polsko-niemieckie. Krótko mówiąc, Tusk robi Niemcom tak dobrze, że ich kanclerz nie musi się nawet zbytnio odzywać. Jak ktoś chce nam napluć w pysk, Niemcy mają ochotnika. Ciekawe, czy wyborcy Tuska i jego figur uświadomili sobie, że 2 lipca bieżącego roku zostali rąbnięci po 150 tysięcy złotych od osoby z tytułu reparacji, których nie będzie. Nie będzie też żadnego dobrowolnego ZUS-u, kwoty wolnej od podatku i innych bzdur. Ale to drobiazg przy wspomnianej kwocie. Tusk z iście austriacką gorliwością spełnia marzenia Berlina. Wprawdzie w czasie II wojny światowej Polacy nie zhańbili się kolaboracyjnym rządem i legionem SS, co było normą w Europie, ale za to obecny rząd nadrabia te błędy. Nawet funkcjonariusze czują klimat i co gorliwsi znęcają się nad skutym księdzem. Cóż, w niejednych żyłach płynie zomowska krew. Jest jednak pewien niuans. Austriacy postrzegali dobro swego narodu w projekcie europejskim realizowanym przez III Rzeszę. Ekipa Tuska natomiast traktuje nas, Polaków, jak mieszkańców Generalnej Guberni z wszystkimi tego skutkami.
zwłaszcza możliwością eksploatacji. Dziwne, jak szybko można dać się zdeklasować z pozycji Europejczyka do podczłowieka. Ach, te analogie. Szkoła zamieniona w fabrykę tumanów, prześladowania kułaków, dieta uboga w białko zwierzęce, zakaz wjazdu starych pojazdów do dzielnic nad ludzi, zimne kaloryfery zimą i rozrywki dla kretynów, którzy myślą, że są wolni, bo pokażą im swe wdzięki rozwydrzone dziewuchy zatrudniane w charakterze artystek. No i brak możliwości swobodnego przemieszczania. Posłanka Matysiak z partii Razem, tylko dlatego, że zatroszczyła się o swoich wyborców, dowiedziała się od towarzyszy partyjnych, że jako kobieta może swobodnie dysponować tylko swymi okolicami intymnymi, ale na pewno nie głową. A podobno kobiety mają decydować o sobie. Niniejszym wyszło na to, że ja kobiety to tylko część bez głowy. Prawa kobiet? Gęba na kłódkę. Gzić się z byle kim? Proszę bardzo. Jest pigułka dzień po. Myśleć? Co to, to nie. Brawo, lewico. Tak zredukować kobietę potrafi jedynie Alfons. Ale co się dziwić? Szczytem możliwości partii Czarzastego jest otrzymać posadę marszałka Sejmu na 2 lata, jeśli będą grzeczni i nie wkurzą gubernatora Tuska. Wszak tylko on udostępnia koryto w uśmiechniętej generalnej guberni. W czasie II wojny i niemiecko-austriackiej okupacji niektórzy mieli łatwiejszą ścieżkę kariery, mimo braku kwalifikacji. Otóż rozmaite zbiry otrzymywały posadę obozowego kapo. Byli to kryminaliści, okrutnie nadzorujący innych więźniów. Bez nich cały aparat represji szybko by się załamał. Ciekawe, czy gorliwcy od Tuska słyszeli o kapo. Włamanie do domu Ziobry, telewizji, dokuczanie księdzu Olszewskiemu, pałowanie rolników i inne świństwa podobające się w Berlinie zachęcają do refleksji. Skoro mowa o przestępcach, cóż bardziej ich boli niż utrata łupu? Czy atak na osoby związane z Funduszem Sprawiedliwości nie jest próbą naprawienia krzywd złodziejom? Wszak ludzie Ziobry gospodarowali pieniędzmi odebranymi przestępcom. Te krzywdy Tusk musi także naprawić. W końcu, gdzie Platforma Obywatelska brała najwięcej głosów? Ziobro zły, bo odbierał zbójom łupy i wszystko jasne. Za to Bodnar dobry. On nie ma skrupułów. Zastanawiam się, co czuje jego kumple z lewackich jaczejek, takich jak nigdy więcej. Walczyli z rasizmem, faszyzmem i ksenofobią. A tu ich guru jest marionetką Romana Giertycha. Tego Giertycha, którego przez lata wyzywali od nazioli, antysemitów, końskich łbów, a nawet gorzej. Teraz mecenas, który sam obawiał się wizyty w prokuraturze, musztruje i goni do roboty czołowego antyfaszystę Bodnara. No ale kto bogatemu podskoczy? Niektórzy twierdzą, że mecenas zajumał 100 baniek, a Bodnar, jak się dobrze spisze, dostanie posadę w Europie. Oczywiście, jak go Tusk zareklamuje. I tak po ludzku zastanawiam się, co czuje minister Bodnar sam do siebie, gdy siedzi naprzeciw Romana Giertycha, oberinkwizytora. Kto inny musiałby przed taką przygodą pościć ze 2 dni? Widać, cel uświęca środki. No a jak celem jest eurokoryto, to widocznie odruchy ustają. Ale żeby z tego powodu zdradzić lewaków i zostać pod nóżkiem na ziola? Co się dziwić, wszak od dawna lewactwo przemija wraz z pęcznieniem portfela. My Polacy zrozumieliśmy to już za komuny. Ale swoją drogą ten Tusk to geniusz. Zdołał doprowadzić do ogólnonarodowej zgody. Lewacki nigdy więcej i założyciel Młodzieży Wszechpolskiej w jednym rządzie. Może to rozgrzeszenie Romana Giertycha wynika z tego, że wykazał się stosownym stosunkiem do władzy, czyli prokuratury. Mdlał niegdyś na samą myśl stanięcia przed jej obliczem.
widać do tego słabowity. Nie, to co Ziobro, ten zdrów jak koń i przewodnicząca komisji sroka nie popuści. Ziobro będzie przesłuchany, choćby nie wiem co. Tylko czy pani sroka, ekspolicjantka z milicyjnej rodziny, kuma, że winą Ziobry jest odbieranie łupu zbójom. Widać pani sroka nie ma takich horyzontów jak pani Matysiak i nikt dokuczał jej nie będzie. Jednak głupota nie jest wadą, jeśli się ją połączy z posłuszeństwem. W ramach przywracania praworządności dostało się nawet ojcu Kolbe, rodzinie Ulmów i rotmistrzowi Pileckiemu. Jakiś Tuman z tytułem profesora porównał ich do myszki Miki. Chociaż mogło być gorzej niż tylko usunięcie z ekspozycji w muzeum. Wszak Kolbe i Ulmowie nosili nazwiska, które mogły wskazywać na niemieckie pochodzenie. Zresztą pradziad ojca Kolbe przybył z Czech do Polski, więc mógł być Niemcem. A z Ulmów można było zrobić niemieckich kolonistów, którzy zginęli z rąk nazistów, a ci oczywiście z Niemcami nie mieli nic wspólnego. Tylko Pilecki znów namieszał. Nazwisko tutejsze, a śmierć z rąk ubeków, dziadków obecnych Beniaminków Tuska, historię zakłóca. Ten Pilecki nawet za grobu potrafi wrogom ojczyzny krwi napsuć. Całe szczęście, że inteligenty spod znaku wyborczej nie umieściły Bolka i Lolka w Muzeum II Wojny Światowej jako przedstawicieli prześladowanej pary gejów. Może dlatego, że jak zaczęli dorastać, skumplowali się z niejaką Tolą. A czy może być coś wstrętniejszego niż chłopcy zadający się z dziewczynką? Afe! A na koniec cotygodniowych rozważań warto się pocieszyć, że i w Unii wszystko po staremu. Ciocia Ula znów na tronie. Żadni populiści Unii nie przejęli, a co najważniejsze, nie mają szans na zrobienie jej taką, jaką była dawno temu. Pani Meloni wybrała niemiecką przyjaźń, a odrzuciła pisowską. Naiwniacy myśleli, że urocza Włoszka będzie romantyczna. Cóż, jest rozważna i woli zadawać się z posiadaczami grubego portfela, a nie piękno duchami gołodupcami. W końcu kobieta to nie koza i kwiatkami się nie wyżywi. Tym, co myśleli, że grupa trzymająca władzę w Unii da się odsunąć w wyniku wyborów, pozostaje starać się o funkcję wiceszefa marginalnej frakcji. Swoją drogą podziwiam wytrwałość tych, co spodziewają się, że Unia może być inna. To tak, jak trwać w przekonaniu, że Polska Ludowa mogłaby być lepsza, gdyby tylko nie rządzili nią komuniści. Polską poczerwcową nie rządzili komuniści, ani nie była ruskim protektoratem. Ale wystarczyło pół roku, by wszystko wróciło do normy. Bujanie w obłokach to fajne zajęcie, warto jednak mieć spadochron. Nasi ukochani przywódcy jakoś o takim drobiazgu zapomnieli. Stało się to, co stać się musiało. Mianowicie, śniąc o wspólnej Europie, roztrwoniliśmy własne państwo. Czas się obudzić, póki śpimy jeszcze we własnych łóżkach, a nie pod mostem. Dziękuję Państwu.